Dzień dobry. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku temat bardzo popularny. Temat, który, no można powiedzieć, pułap swojej największej popularności przeżywa właśnie teraz, więc najlepiej porozmawiać w momencie, kiedy szczytuje. Rozwój osobisty. Każdy z nas niejednokrotnie się spotkał z tym terminem i tak jak ja, wielokrotnie słysząc termin rozwój osobisty, mam bardzo negatywne odczucia. Nie wiem jak wy, tak jak zawsze powtarzam, jest to bardzo subiektywny program i autonomiczny. Ja tutaj mówię rzeczy, które uważam za szczere, uważam za takie, które każdy z nas być może po części ma w swojej osobie, ale nie każdy z nas chce o tym mówić publicznie. Dlaczego akurat dzisiaj, dlaczego akurat dwa lata temu, rok temu ten trend stał się aż tak bardzo popularny? Dwa lata temu, czy rok temu, czy obecnie, Polska przeżywa największe bezrobocie w historii. Przekroczyliśmy 10%, jest to no o wiele za dużo i borykamy się z tym problemem i będziemy się borykać jeszcze przez długie lata. Jeżeli ktoś nie pracuje, jeżeli ktoś nie ma ambicji, jeżeli ktoś nie chce pracować, woli sobie przesiedzieć przed komputerem, na łóżku, to on nigdy nie osiągnie sukcesu. Dlatego jeżeli ja słyszę truizmy, które są powielane na każdym wykładzie motywacyjnym, że jeżeli nie będziesz pracował, nie będziesz miał pieniędzy. Jeżeli bolą cię stopy, zmień buty. Jeżeli światło za mocno pada, to je zgaś. No to są mniej więcej takie treści, które ci ludzie nie wypowiadają je w taki sposób jak ja, drwiąc, kpiąc. Tylko ci ludzie wyrażają je w taki sposób, aby zamącić troszeczkę ci w głowie, abyś się troszeczkę zdezorientował, wpadł w lekką konfuzję i pomyślał, kurde, może ten gość rzeczywiście ładnie pada. Bo on by nie powiedział, jeżeli bolą cię stopy, zmień buty. On by powiedział, ta podeszwa jest nieergonomiczna, ta podeszwa nie działa na twoją stopę w taki sposób, że masz odciski. Ona działa w sposób kojący i łagodzi twoje obrzęki. Dlatego musisz ją zmienić. I ci ludzie w to wierzą. Ja jestem zszokowany, że ludzie wierzą, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma troszeczkę oleju w głowie, to nie potrzebuje do tego trenera, nie potrzebuje do tego coacha. Chcesz czegoś, to walcz. I już. Wystarczy, że ja siadam przed sobą, piszę na kartce, nie będę pracował, nie osiągnę sukcesu. Nie będę pracował, nie będę miał na chleb, nie będę mógł spełniać marzeń. No to jest chyba wystarczające, to powinna być definicja życia. Nie pracujesz, nie masz. Idźmy dalej, bo wstęp dzisiaj wyjątkowo długi. Człowiek jest z natury osobą stadną, to znaczy, że najlepiej nam się żyje wtedy, kiedy mamy wokół siebie osoby, które kochamy, które szanujemy, z którymi możemy porozmawiać, możemy razem wspólnie spędzić czas. I wydaje mi się, że troszeczkę tak jest z rozwojem osobistym, że niektórzy ludzie może potrzebują osoby, która ich pokieruje, odpowiednio poprowadzi, ale ona cię poprowadzi za konkretne pieniądze, często niemałe, a dodatkowo ty tak na serio nie potrzebujesz tej osoby. To jest czysty twój wymysł. Po części tak myślicie, ale boicie się do tego przyznać. Mogę dla was przeprowadzić bardzo dobry wykład motywacyjny. Ja przez chwilę jestem doradcą personalnym. Zaczynam. Jeżeli nie będziesz pracował, nie będziesz miał pieniędzy. Dziękuję, koniec wykładu. Jest jedna osoba, która mnie zainspirowała z tej całej palety mówców motywacyjnych. Znaczy tutaj wydaje mi się, że to jest delikatna inwektywa w stosunku do Nika Wójcicia, o którym chciałbym wam powiedzieć. Facet o nieprawdopodobnej charyzmie i poczuciu humoru, o tym, że mieć można dystans w każdym momencie swojego życia, nawet nie mając żadnej skończyn, tak jak my. Można docenić życie, można bazować na swoim intelekcie, na tym, że jest się wyjątkowym, ale nikt nie musi ci tego mówić. Facet, jesteś wyjątkowy, bo się urodziłeś, wygrałeś z milionami plemników. To jest super osiągnięcie. Tylko teraz pokaż i uświadom sobie, że można osiągnąć sukces, ale nie potrzebujesz tego coacha. Naprawdę. Give me some hope, man. Talk to me, man. If you don't get a miracle, you can still be a miracle. Give me a hug. I love you. Take care. I'll see you guys around. This world really needs hope. This world really needs direction. This world really needs truth. I want you to know something. If you're alive, you have a gift. The gift of growing. Battle after battle, you need to understand, you will get through this.
Jeżeli Nick Vujicic osiągnął tak niebywały sukces, to dlaczego ja nie mogę go osiągnąć? On miał o tyle trudniej, że nie miał żadnych skończeń, miał tak utrudnione dzieciństwo, chciał popełnić samobójstwo, a przy tym stał się osobą rozpoznawalną na cały świat. Ty, mając wszystkie kończyny, pełnosprawny umysł, ciało, możesz to osiągnąć i masz do tego większe, zdecydowanie większe predyspozycje. Jeżeli nadal was nie przekonają do moich przemyśleń, moich przekonań, to być może ten film, bo zawsze lepiej coś pooglądać niż poczytać, prawda? Wiem, że tak jest. Jeżeli obejrzycie ten film w pogoni za szczęściem, główna rola Will Smith na podstawie bohatera Chrisa Gardnera, to powinniście zmienić swoje życie diametralnie. Bo to pokazuje, jak można dla kogoś poświęcić swoje życie i można osiągnąć niebywały, gigantyczny sukces, bazując na swoim umyśle, na swoim ciele. Nie potrzeba ci coacha, nie potrzeba ci trenera. Wystarczy, że odkryjesz sobie umiejętność, ale sam. Ten gościu był na totalnym dnie. Podniósł się i stał się milionerem. I takie coś mi imponuje. Sam wiedział, do czego chce dotrzeć i jak chce żyć. Wtedy nie było coacha? Ludzie też byli, też żyli. I co? I wtedy jakoś nie było takich osób. Bo ludzie byli bardziej indywidualistami. Starali się samemu rozwiązać pewne konflikty, pewne dysonanse. A dzisiaj ludzie są bardzo próżniaczy, wygodni. Wolimy iść do kogoś, kto nam niby podpowie. Usiądźmy sami i pomyślmy, dlaczego tak jest. Nie daj sobie nigdy wmówić, że czegoś nie potrafisz. Nawet mnie. Jasne? Jasne. Masz jakieś marzenie. Spełnij je. Ludzie mówią, że się nie da, kiedy sami czegoś nie potrafią. Chcesz czegoś, to walcz. I już. Wiecie, takiej ja osobie mógłbym się udać? Przede wszystkim do osoby takiej, która by wyjaśniła mi, dlaczego mój mózg lepiej funkcjonuje w godzinach 17-19, a nie w godzinach 10-15. To do takiej osoby byłbym pierwszy w kolejce, bo wiedziałbym, że ta osoba bazuje na twardych faktach, a nie na jakichś miękkich dyrdymałach, które podobno pomogą mi w moim życiu. Tu jest jasno określone, powiedziane, twoje synapsy nie tak współpracują ze sobą, aby móc wytworzyć energię w tych i tych konkretnych godzinach, dlatego fajnie, jakbyś skupił się na swojej pracy w tych konkretnych godzinach. Może warto na samym końcu przytoczyć to, co mówiłem na samym początku. Nie pracujesz? Nie masz pieniędzy. Nie masz pieniędzy? Nie możesz spełniać swoich marzeń. I tutaj powinna zamknąć się cała definicja rozwoju osobistego. Czy coś więcej trzeba mówić? Czy trzeba mówić to w taki sposób, aby, nie wiem, byś poczuł się lepiej? Nie. Warto ci powiedzieć prosto, jasno i otwarcie. Pracuj, osiągniesz swoje najskrytsze cele. Daję ci do tego głowę. Znaczy, daję głowę, że tak się stanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Chcesz czegoś, to walcz. I już.